Chwała naszym Bogu. Tutaj Dariusz mówił a propos tego, żebyśmy rzeczywiście może nieraz ku przypomnieniu sobie mogli mówić pewne rzeczy. Bo już tak dużo, wydawałoby się, tyle już znamy. Te historie biblijne nie są nam obce. I te słowa tak często potrafimy już cytować. Ale tak sobie właśnie też myślałem. Tutaj też Dariusz mówił, że faktycznie Bóg chce, abyśmy dalecy byli od litery, a więcej rzeczywiście byli w tym przeżyciu. Rzeczywiście przeżyciu tych słów, bo można mieć literę i z tą literą zginąć, pisze Paweł. A można mieć przeżycie Chrystusa w swoim wnętrzu i z tym pójść naprawdę, na ten, bo to, bo pójść do, można powiedzieć, do służby, pójść pomiędzy ludzi wierzących, niewierzących i rzeczywiście zanieść Chrystusa żywego, skutecznego, prawdziwego Chrystusa. Otwórzmy drugą księgę Mojżeszową. To jest to, co, z czym się chciałem z wami podzielić. Coś, co dotknęło mnie w tym tygodniu, właściwie może i w poprzednim, już teraz dokładnie pamiętam, ale z czym chodzę naprawdę już od jakiegoś czasu. Chciałem się tego z wami tym tak krótko podzielić. 19 rozdział. Pozwólcie, że przeczytam go całego. Pierwszego dnia trzeciego miesiąca od wyjścia synów izraelskich z ziemi egipskiej przybyli na pustynię Synaj. Wyruszyli z Refidim, a przybywszy na pustynię Synaj rozłożyli się obozem na pustyni. Tam obozował Izrael naprzeciw góry. A Mojżesz wstąpił na górę do Boga. Pan zaś zawołał nań z góry, mówiąc: tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz synom izraelskim. Wy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do siebie. A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia. A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim. I przyszedł Mojżesz i zawołał starszych ludu i przedstawił im te wszystkie słowa, które Pan mu nakazał. Wtedy cały lud odpowiedział razem, mówiąc: uczynimy wszystko, co Pan rozkazał. A Mojżesz powtórzył Panu słowa ludu. Potem rzekł Pan do Mojżesza: oto ja przyjdę do ciebie w gęstym obłoku, aby lud słyszał, gdy będę rozmawiał z tobą, i aby uwierzył ci na zawsze. A Mojżesz oznajmił Panu słowa ludu. I rzekł Pan do Mojżesza: idź do ludu i nakaż im, by przygotowali się na święto dziś i jutro i wyprali swoje szaty, by byli gotowi na trzeci dzień, gdyż trzeciego dnia stąpi Pan na oczach całego ludu na górę Synaj. I zakreślisz ludowi granicę dookoła, mówiąc: strzeżcie się wstępować na górę albo dotykać się jej podnóża. Każdy bowiem, kto się dotknie góry, zginie. Niechaj nikt nie dotyka jej ręką, bo na pewno będzie ukamienowany albo przeszyty strzałą. Czy to zwierzę, czy człowiek nie pozostanie przy życiu, gdy odezwie się róg barani, wtedy niech wstąpią na górę. Mojżesz wstąpił z góry do ludu i kazał się ludowi przygotować na święto i wyprać swoje szaty. I rzekł do ludu: bądźcie gotowi na trzeci dzień, nie dotykajcie kobiet. Trzeciego dnia z nastaniem poranku pojawiły się grzmoty i błyskawice i gęsty obłok nad górą i doniosły głos trąby, także zadrżał cały lud, który był w obozie. Mojżesz wyprowadził z obozu lud naprzeciw Boga, a oni ustawili się u stóp góry. A gdy góra Synaj cała dymiła, gdyż Pan stąpił na nią w ogniu, jej dym uniósł się jak dym z pieca, a cała góra trzęsła się bardzo, a głos trąby wzmagał się coraz bardziej. Mojżesz przemawiał, a Bóg odpowiadał mu głosem. A gdy Pan stąpił na górę Synaj, na szczyt góry, wezwał Pan Mojżesza na szczyt góry i Mojżesz wstąpił. I rzekł Pan do Mojżesza: zejdź, przestrzeż lud, by nie napierał się na Pana, aby go zobaczyć, bo by wielu z nich zginęło. Również kapłani, którzy poza tym mogą się zbliżać do Pana, niech się oczyszczą, aby Pan ich nie pobił. I rzekł Mojżesz do Pana: lud nie może wyjść. Rzekł Mojżesz do Pana: lud nie może wyjść na górę Synaj, gdyż Ty przestrzegałeś nas, mówiąc: zakreśl granicę dookoła góry i miej ją za świętą. A Pan rzekł do niego: idź, stąp, a potem wstąpisz
Ty z Aaronem, kapłani zaś i lud niech nie napierają, by wstąpić do Pana, bo by ich pobił. I wstąpił Mojżesz do ludu i powiedział im to. Tu widzimy historię. Mijają 2 miesiące od wyjścia Izraela z Egiptu. Już idą przez tą pustynię i nagle przychodzą do miejsca, na którym Bóg powiedział, że będzie przemawiał. Do miejsca, do którego miał tak naprawdę Mojżesz przyprowadzić ten lud. Miejsca, do którego, w którym też Bóg przemawiał do Mojżesza. U tych gór midiańskich. Rzeczywiście, bo widzimy tutaj potęgę. Z jednej strony właśnie lud człowieka, z drugiej zaś strony wielką i niewysłowioną potęgę Bożą. Ale Boga, który jest innym Bogiem, niż dzisiaj wielu przedstawia. My jesteśmy, słuchajcie, tak nieraz patrzymy naprawdę płytko. Nieraz jesteśmy w jakichś pomieszczeniach. Mówię tutaj o całym chrześcijaństwie. Jesteśmy w jakichś pomieszczeniach, sobie myślimy, to pomieszczenie ma taki wymiar i taki. Patrzymy często z 3 wymiarów i myślimy sobie, że to jest coś, co nas ogarnia. Tymczasem oni mogli stanąć, słuchajcie, przed górą. Mogli stanąć w miejscu naprawdę wielkim. Stanęli przed tą górą. Bóg im kazał się zatrzymać i w pewnym momencie mówi: wstąp na tą górę do Mojżesza. Mówi: wstąp, ja przyjdę do ciebie i będę z tobą rozmawiał. Będę tam dawał ludowi przykazania, które będą mieli przestrzegać, których się będą mieli uczyć i które będą dla nich najważniejsze w ich życiu. I tak też się okazywało. Bóg wstępował do Mojżesza i ktoś by mógł powiedzieć dzisiaj: no tak, taka góra. Tak naprawdę coś, co tam jest jakąś szerokością geograficzną, nie jest wcale takie wielkie, ale co działo się, można powiedzieć, z tą górą, jak Bóg na nią zszedł, jak Bóg do niej przyszedł, ona drżała cała. Ona rzeczywiście, widzimy, że ona się trzęsła, dymiła. Tam rzeczywiście można było, ci ludzie, którzy stali u podnóża góry, nawet nie mogli jej dotknąć, nie mogli na nią naprzeć. Ona miała być ogrodzona dlatego, że oni nawet pomimo tego, że widzimy tutaj 3 dni, mieli się oczyszczać, to jednak nie mogli jej dotykać. Dlatego, że oni byli nieczyści, a że Bóg jest święty. I tacy też jesteśmy i ta świadomość tego, Bóg przede wszystkim, tak też tutaj widzę, pokazywał ludowi świadomość, przed kim ludu stoicie, wobec kogo tutaj na tej ziemi przebywacie. Ja wam pokazałem przez Morze Czerwone, jak przeszliście przez to morze suchą nogą. Rzeczywiście te wody się roztąpiły, a teraz podeszliście do następnej potężnej sprawy, podeszliście do mnie. Paweł, kiedy mówi w liście do Hebrajczyków, w 1 rozdziale, mówi takie słowa. To jest naprawdę wielka, wielka rzecz. Moglibyśmy fragment, werset po wersecie iść przez ten rozdział. A propos wstąpienia na tą górę, a propos tego, jak rzeczywiście oni mieli się zachowywać, że tam rzeczywiście później na nowo mieli tylko wejść Mojżesz i z Mojżeszem rozmawiał Bóg, że zadawał pytania, Bóg mu odpowiadał głosem. Rzeczywiście mógł przebywać tak blisko z tym Mojżeszem. Dlaczego on tak przebywać mógł z Bogiem? Dlaczego sobie wybrał Mojżesza? Dlaczego go sobie wybrał jako tego, który mógł wejść w to miejsce dymiące i rzeczywiście przebywać z tym Panem Bogiem i nie umrzeć, nie zginąć, a innych ludzi postawił u podnóża i powiedział: nie napierajcie, bo będziecie zabici albo przeszyci strzałą. Dlaczego taka różnica była między nim a między ludem? Tak często Bóg nam zadaje takie pytanie, czy rozumiesz, ludu, do kogo podchodzisz? Czy rozumiesz tą różnicę, dlaczego Mojżesza zawołałem do siebie, a innych nawet powiedziałem, żeby przypadkiem nawet nie podchodzili, nie napierali, nie dotykali, nawet wręcz przeciwnie? Dlaczego jednych tak, a drugich tak stawiasz? Dlaczego, tak jak jeszcze wcześniej byśmy czytali, dla jednych obłok był cieniem, a dla drugim był wskazaniem, był jasnością? Jak czytamy o Egipcie, o tym, kiedy Egipcjanie stanęli wobec obłoku, już byli lada, można powiedzieć, chwila od Izraela. Mogli przystąpić i zacząć ich niszczyć, a Bóg w pewnym momencie stawił obłok. Dla Izraela on był światłością, dla Egipcjan był ciemnością, tam jest napisane. Taki jest Bóg. Dla jednych jest ogromnym ostrzeżeniem, natomiast inni mogą wejść i z nim rozmawiać. I tutaj znowu widzimy 2 strony. Ale dla jednego i dla drugiego Bóg ma łaskę. I tu widzimy, Bóg okazał łaskę, nawet kiedy mówił do nich
żeby nie napierali na górę. I kiedy przebywał na tej górze, zrobił to ze względu na ich, mógł to zrobić na osobności z Mojżeszem. Kiedy czytamy, jak był w miejscu odosobnienia, w namiocie rozmawiał z Panem Bogiem, mógł to również zrobić, ale tu chciał okazać swoją chwałę, żebyśmy także i my, czytając o tym, mogli rozumieć, do kogo podchodzimy. W pierwszym rozdziale listu do Hebrajczyków Paweł pisze: wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach i stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitszy od nich odziedziczył imię. O kim to jest? Słuchajcie, ja ostatnio jechałem, tak nad tym się zastanawiałem i pomyślałem sobie, Boże, pewien mąż Boży powiedział o tym, że przeczytał jedną książkę i ona go powaliła na kolana. Ja mówię, Boże, my często właśnie to jeszcze, można powiedzieć, mamy możliwość dojścia do źródła, jeszcze głębiej dojścia niż do tej książki, którą ten mąż Boży mógł czytać. Nieraz można powiedzieć, myślimy sobie, no nie, może nie przetłumaczona, może źle ona jest przetłumaczona na język polski i może nie dotrę do tej książki nigdy, może mnie tak ona nie powali. A tymczasem jechałem i dziękowałem Bogu, jechałem do pracy i dziękowałem Bogu, że mam dostęp do księgi, która rzeczywiście dużo bardziej powala. I kiedy tak sobie myślałem właśnie o tym, kiedy Izrael stawał wobec Boga i sobie pomyślałem o tym, że dzisiaj mogę stawać wobec Chrystusa, w Chrystusie przed Bogiem, to naprawdę bojaźń napełnia serce. Naprawdę bojaźń napełnia serce. Człowiek wtedy drży w swoim sercu i mówi, jak wielkiej sprawy mnie powołałeś. Boję się Ciebie, Boże. Tak wielkiej rzeczy powołałeś swoje dzieci. Tak wielkiej sprawy. Dzisiaj właśnie głównym, tak patrzę, też takim można zbrojeniem diabła, jego amunicją, jego, co, jakkolwiek byśmy to nazwali, jego zbroją, jest to właśnie nieświadomość człowieka. Nieświadomość człowieka względem tego, w czym się znajduje. Do czego się tak naprawdę narodził na nowo. Przed kim staje. Naprawdę, moglibyśmy na nowo czytać tutaj ten rozdział i tu jest naprawdę wiele głębokości. Tu jest mówione o tym, o czym mówi również Piotr w swoim liście. Co Bóg powiedział już do Izraela w tamtym czasie. Tyle tysięcy lat wstecz. A wy będziecie mi królewskim kapłaństwem i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim. Chwała Bogu. On mówi je również w Nowym Testamencie do nas. W liście Piotra, czy nie te czytamy tych słów? Wy będziecie mi królewskim kapłaństwem. Piotr już nie mówi tego tylko do Izraela, do ludzi, którzy są według ciała pochodzenia żydowskiego z tych plemion 12, ale mówi to do dzieci Bożych. Mówi to do nas. Stawia nas wobec tej wielkiej sprawy. Sprawy, która toczy się dalej. Można powiedzieć, Bóg, jak właśnie też tutaj pokazuje ten 9 werset. Oto ja przyjdę do Ciebie w gęstym obłoku, aby lud słyszał, gdy będę rozmawiał z Tobą i aby uwierzył Ci na zawsze. A Mojżesz oznajmił Panu słowa ludu. Zobaczcie, aby Ci uwierzył na zawsze. Aby rzeczywiście było tak, że ci ludzie zobaczą, że ja rozmawiam z Tobą. Ja, Wszechmogący Bóg, który to wszystko podtrzymuje słowem, mocą swojego słowa. Ja rozmawiam z Tobą, człowieku. Ja rozmawiam z Wami, ludzie, szaraczki, które jesteście na tej pustyni, które gdyby nie ta manna, gdyby nie te przepiórki, gdyby nie ta woda ze skały, z miejsca, z którego ta woda by nigdy nie wypłynęła, gdyby nie Bóg, to byście poginęli, byście popadali. Naprawdę. Wiecie, to jest wielka Boża łaska, kiedy tak Bóg nam to oznajmia, a przemawia do nas przez Jezusa Chrystusa, nie zmieniając się ani trochę. Bo to samo widzimy w Jezusie Chrystusie. Widzimy chwałę, majestat Boży. Nieugiętość względem swojego objawienia i człowieka. Nieugiętość względem tego, jaki On jest i jakie ma podejście do człowieka. Nic się nie zmienił. Nie ugiął się do cywilizacji. Nie ugiął się do techniki, do technologii się nie ugiął. W sensie takim, że macie teraz technologię, więc tego czasu nie musicie tak przede mną spędzać. Macie teraz technikę, więc tego czasu tak, no rozumiem, potrzebujecie czas na wszystko na tej ziemi. Wiecie co, ja sobie tak w sercu
myślę i tak wołałem też do Boga. Mówię, przecież stając przed Tobą, czy mogę wejść w miejsce Mojżesza? Czy mogę wejść w miejsce Mojżesza, który stawał i pytał, zadawał Ci pytanie, rozmawiał? Wiecie, ja już nie raz z Wami się tym dzieliłem. Ale Bóg tak naprawdę coraz mocniej do mnie w tym przemawia. Pokazuje mi już coraz więcej fragmentów ze Słowa Bożego, które powalają mnie na kolana przed Nim. I mówią, Ojcze, daj mi rozmawiać z Tobą, tak jak rozmawiał Mojżesz, a nawet dalej, daj mi rozmawiać, jak rozmawiał Chrystus. Darek tutaj wspominał o tym 17 rozdziale Ewangelii Jana. Naprawdę, czy nam na tym zależy? Czy chcielibyśmy wejść w to miejsce arcykapłańskie Jezusa Chrystusa? Czy chcielibyśmy wejść w to miejsce, wejść na to miejsce, gdzie tak rzeczywiście do dzisiaj ono jest zaznaczone tam, na tej górze, jako czarna, jako rzeczywiście czarny szczyt. Ludzie się dziwią, że do dzisiaj jest to zaznaczone, bo może jeszcze dzisiaj obrazowo mogą to widzieć. Ale w Jezusie Chrystusie dużo większy obraz Bóg przed nami postawił. Dlatego Paweł, zachwycony tym Chrystusem, mówi do właśnie tych Żydów, którzy kilka tysięcy lat wstecz mogli słyszeć o tym, mogli sobie nawet to powtarzać, że 2 miesiące, w tym czasie, kiedy wyszedł Izrael z Egiptu, Bóg stąpił na górę Synaj i przemawiał do Mojżesza, a co dalej, przemawiał do Izraela. Mogli sobie to powtarzać, ale zapomnieli, o co chodziło w tym, kiedy Bóg zszedł na tą górę. Dlatego tutaj mówi Paweł do nich, ostatni okresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedziczem wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. Znowu przemawia Bóg. Już tym razem przemawia przez swojego Syna. Już nie przez Mojżesza. Dlatego Chrystus mówi w Ewangelii Jana w tym 6 rozdziale, że Mojżesz wam, tamte rzeczy były za Mojżesza, ale teraz przyszedł sam Syn. Sam Syn, ja przyszedłem do was. Przeze mnie Bóg do was przemawia. Jak podchodzimy do tego? Paweł mówi w tym 12 rozdziale, również tego 12 rozdziale, również tego samego listu. Otwórzmy go, 27 werset. Od 26 może. Ten, którego głos w ten czas wstrząsnął ziemią, zapowiedział teraz mówiąc, jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. Słowa jeszcze raz wskazują na rzeczy podlegające wstrząsowi. Że rzeczy podlegające wstrząsowi ulegną przemianie, ponieważ są stworzone, aby ostały się te, którymi wstrząsnąć nie można. Przeto okażmy się wdzięcznymi. My, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone i oddajmy cześć Bogu, tak jak Mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią, albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym. Do kogo to mówi Paweł? Do kogo mówi o tym, że jeszcze Bóg jeszcze raz wstrząśnie? Do kogo mówi o tym, że jeśli tak jest, to dlatego okażmy się wdzięcznymi, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone i oddajmy Bogu cześć, tak jak Mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. Jaki szacunek, jaka bojaźń się Bogu należą? Często wydaje się człowiekowi, nawróciłem się, właściwie to tylko dałem się zanurzyć, to była chwila. To była chwila, to było tylko takie zanurzenie wobec świadków, może stojących na brzegu. Ale w duchowym wymiarze podchodzisz do wielkiej sprawy. Ja podszedłem do wielkiej sprawy. W Jezusie Chrystusie, który umarł za to, żeby można było się zanurzyć w Jego imieniu, podeszliśmy do wielkiej sprawy. My tak często sobie myślimy, że ta sprawa, to już było tak dawno, to gdzieś już, no, gdzieś tam przez mgłę czasu zasłonięte, nie jest tak istotne, ale często Bóg do nas mówi, przypomnij sobie, jaką decyzję podjąłeś i przed kim stanąłeś. I tutaj Bóg mówi, chwała Mu za to, że nie stanąłeś już według przykazań i przepisów, których nie mogłeś spełnić, ale stanąłeś wobec czego? Wobec Syna, którego stanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. Dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Widzimy te słowa? Widzimy te słowa, tu mówimy o Chrystusie. O Chrystusie, którego imię wypowiadamy. O Chrystusie, przez którego przychodzimy przed najświętsze oblicze Boga. On jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty. I podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów.
zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Naprawdę, ja mam świadomość tego i wiem, jak to się odbywa również w moim życiu, że to ciało nam naprawdę przeszkadza, słuchajcie. Naprawdę przeszkadza, ale nie zajmie się zatrzymać przez to ciało. Wiecie, ja coraz bardziej doznaję ostatnimi czasy, że chcę być wolny do tego, aby wszędzie paść przed Bogiem na kolana. W każdym miejscu, w każdym czasie. Nie patrzeć zupełnie na to, co się dzieje wokół. Ale móc do Boga zawołać w każdym miejscu, w każdym czasie. Naprawdę, o wszystko można przychodzić do Niego. Nie muszę iść tam, do tych gór midiańskich, szukać góry Synaj. I myśleć sobie, czy to jest to jedno z 13 miejsc, które tam ludzie podejrzewają, że to może być to. A może jednak dowód tego, co ostatnie badania wykazały, to jest na pewno to. To jest to wzgórze, tam wejdę i tam będę się modlił. Ale co zrobić, jest siatka? Arabi to bardzo pilnie strzegą. Co zrobić? Chwała Bogu, nie muszę się o to martwić. Mam Jezusa Chrystusa. Przez to Syna Bóg przemówił ostatnimi czasy i w Nim mam przystęp. To jest moja góra, na którą, można powiedzieć tak obrazowo, mogę wejść. W Nim mogę przystąpić. W Nim mogę stanąć i nie zostanę zabity. Wiecie, gdybym miał stanąć dzisiaj przed Bogiem, musiałbym powiedzieć: Boże, albo bym był zabity, albo przeszyty strzałą. Dotknąłem miejsca, na które stąpiłeś. Ale w Jezusie Chrystusie mogę powiedzieć: oczyś mnie, Boże, abym naprawdę mógł stawać przed Tobą i przeżyć. Czy On się zmienił? Czy to znaczy, że on dzisiaj ma tolerancję do grzechu w bardziej taką, wyrafinowaną, może taką wyłagodzoną, taką może delikatnie, że nie, nic się nie zmienił. Ale w Jezusie Chrystusie daleko wyszedł. I jak jest napisane, Jego cierpliwość jest dla nas ratunkiem. Abyśmy nie zginęli na wieki. Naprawdę. Jaka w nas jest często buta w tym, żebyśmy rzeczywiście nie ugięli się przed tym. Żebyśmy nie zrozumieli, na czym polega przyjście do Boga. Naprawdę. Gdybyśmy to ujrzeli, może ktoś by powiedział, byłoby nam łatwiej. A co Chrystus mówi do swojego apostoła? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Ci są błogosławieni. Błogosławiony jesteś, że nie byłeś pod tą górą, a uwierzyłeś Bogu. Błogosławiony jesteś, że w Jezusie Chrystusie teraz możesz wejść w to miejsce i zadawać Bogu pytania, a On może odpowiadać w Jezusie Chrystusie. Czy my widzimy to błogosławieństwo? Czy my widzimy tą wielką sprawę? Naprawdę, słów brakuje, słuchajcie. Kiedy o tym czytałem, to mnie zapierało aż, mówiąc: Boże, ja tak mało rozumiem sprawę, do której podszedłem. Tak mało rozumiem. Tak właśnie lekko mi jest, dlatego że sobie siądę tu, siądę tam, wyciągnę to Słowo Boże i sobie o czymś czytam. Ale ostatnimi czasy również z powodu tych doświadczeń widzę, że jest mi lepiej. Jest mi lepiej, bo jeszcze więcej serce lgnie do Niego. Widzę, jak potrzebuję Go. Jak w każdym miejscu mogę odejść na bok i do Niego wołać. I do Niego modlić, w każdym jednym miejscu. Może ktoś powiedzieć, że to jest tylko w domu, że to jest tylko gdzieś tam w miejscu zgromadzenia. Chwała Bogu, że to są takie miejsca. Chwała Bogu, gdzie można w dwóch lub trzech, co jest naprawdę Bożym obietnicą obwarowane. Ale chwała też Bogu za to, że na każdym miejscu możemy przyjść, wejść w to miejsce. W Jezusie Chrystusie. Jeśli mamy serca czyste, jeśli mamy serca skromne, jeśli mamy w tych sercach skromność wobec Boga i wobec tego, kim On jest. Pokorę. Naprawdę. Dzisiaj ludzie sobie myślą, młodzi, wchodzimy w coś. Młodzi, raczej mówię o względem wierzący. Wchodzimy w coś, co tak naprawdę jest czymś, jakimś dokonaniem. Może nie ma takiej pilności być tak świętym. Nie ma może takiej pilności być tak oddzielonym. Chwała Bogu, że jest taka pilność, że jest taka świętość, że również ten rozdział i cały Nowy Testament nam o tym mówi, że świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Wyprowadziłem Abrahama po to, żeby był doskonały. Taki ja jestem, jak ja jestem doskonały. Zobaczmy tych ludzi, którzy szukali Go. On wyprowadzał. Noe, Abraham, Mojżesz wyprowadzał. Dokonywał nad nimi pracy i rzeczywiście wtedy używał. Ale oni wiedzieli, że oni stoją przed potężnym, w potężnej sprawie. Przed potężnym Bogiem, z którym nie ma żartów. Który może naprawdę dać życie i je zabrać. Dzisiaj również tego jesteśmy świadkami. Zobaczmy wokół.
To nie jest w fizycznym wymiarze. Ludzie żyją na tej ziemi. Naprawdę żyją. Ci, którzy byli kiedyś przy Chrystusie, żyją w fizycznym wymiarze, ale duchowo ich już nie ma. Duchowo gdzieś są daleko. Są martwi. Kiedy mówimy na imię Jezusa Chrystusa, nie drga nic w nich. Na imię o tym, kiedy się czyta Słowo Boże, nic ich już nie rusza. Żyją. Fizycznie ich widzimy. Ale duchowo ich już nie ma. Są nieobecni. Dlatego Bogu dzięki za to, że On chce, żebyśmy żyli. Żebyśmy naprawdę Go doceniali. Żebyśmy naprawdę Go wielbili. Żebyśmy zrozumieli, kim On jest. Chwała Bogu za to, że jak czytamy od samej Księgi Mojżesza, po samą Księgę Objawienia, a także i zasięgając do Starego Testamentu, możemy widzieć objawienie Boga. Wiecie co? Ja Bogu naprawdę dziękuję za każdą kartkę w tej Biblii. Bo na każdej kartce On się objawia. Na każdej kartce pokazuje, jaki jest, czego pragnie. Na każdej jednej, naprawdę. Chwała Bogu za to. To czytamy, to widzimy. Ale czy to tak naprawdę potrafimy docenić? Wiecie, tyle chwil, ile człowiek traci w tym życiu. Na wielbienie czegoś tam, a nie Boga. Tyle chwil, ile traci, kiedy Bóg chce wzruszać. Kiedy ostatni raz, można powiedzieć, tak zadałem sobie to pytanie, kiedy ostatni raz zapłakałeś przed Bogiem? Ze wzruszenia przed kim stoisz? Nieraz płaczemy przed Bogiem, bo mamy jakieś doświadczenia, bo jest nam trudno, jest nam ciężko. Rzeczywiście, Bóg to widzi. Ale kiedy zapłakaliśmy przed Bogiem, że jesteśmy wzruszeni tym, że stoimy wobec Niego, że do tak wielkiej sprawy nas powołałeś. Naprawdę, kiedy? Ludzie, kiedy widzą swoje ocalenie na tej ziemi i widzą coś, co mogłoby im za chwilę zabrać życie, nieraz stają wobec jakiegoś wypadku i przechodzą przez to cudem, jak to mówią, cali, ocaleni, to cieszą się i są w szoku, że jednak przeżyli, że jednak mogą żyć, że jednak żyją. My, mając to życie każdego dnia i taką potężną możliwość, czy jesteśmy, tak jak tutaj właśnie Bóg pokazuje, gotowi na to? Czy przygotowujemy się do tego, żeby stawać? Dzisiaj również musimy się do tego przygotowywać, żeby stawać przed Bogiem. Naprawdę, jak się do tego przygotowujemy? Właśnie dbając o Bożą sprawę, modląc się, zwiastując tego Chrystusa, ciesząc się Nim, karmiąc się Nim, przygotowujemy się do Boga, oczyszczając swoje serca. Przygotowujemy się do bycia z Nim, do spotkania z Nim. Słuchajcie, to jest wielka, naprawdę wielka sprawa. Ja dziękuję za to Bogu, że jeszcze bardziej mi pokazuje, kiedy znowu zajrzałem, można powiedzieć, do tej Księgi Wyjścia, to Bóg tutaj pokazuje również przez tą księgę nam dzisiaj, że wyjście to jest wyjście zupełne. Zupełne wyjście do czego? Do uwielbienia Boga, do zrozumienia sprawy, do jakiej powołał. Izrael nie zrozumiał tej sprawy, ale my nie jesteśmy innymi ludźmi niż oni byli wtedy. Względem cielesności, względem grzechu, który próbuje i nas zwieść. Względem tego diabła, który próbuje także i nas odciągnąć. Nie jesteśmy innymi, ale mamy większą możliwość. Mamy więcej możliwości w Jezusie Chrystusie. Mamy większą moc w Jezusie Chrystusie. Lud jeszcze wtedy, kiedy był, on dopiero miał określone coś, ale już wtedy miał wiedzieć, że się powinien bać Boga, że miał się bać Boga, że tak jak Bóg powiedział, jak plagami dotykałem Egipcjan, tak uwolnię was od tych plag, kiedy mnie słuchać będziecie, tak nie dotknę was tymi plagami, kiedy mnie słuchać będziecie. Przecież szli po pustyni, przecież otrzymywali wieczorem przepiórki, rano mannę. Pokarm, który rzeczywiście przez te wszystkie lata na tej pustyni otrzymywali, aż do czasu wejścia do ziemi. Otrzymywali, widzimy, i mogli karmić się tym smacznym pokarmem. Mogli karmić się, mogli widzieć tą wodę. Mogli to wszystko oglądać. Mogli widzieć Bożą potęgę i teraz przenosząc to na płaszczyznę naszego życia osobistego z Bogiem. Zobaczmy, ile mamy manny. Zobaczmy, ile mamy przepiórek na tej pustyni. Dzisiejszej pustyni, rzeczywiście często duchowej pustyni,
Zobaczmy, ile mamy tego pokarmu. Jak Bóg się o nas troszczy. Jak sprawia, że możemy iść. I nawet odzież się nie niszczy. Nawet ta szata weselna się nie niszczy. Ktoś by powiedział, no tyle lat już chodzę w tej szacie weselnej. Ona na pewno się zniszczyła. Ona się nie zniszczy. Chwała Bogu za to, że jest dużo mocniejsza od szaty, którą mieli Izraelici na pustyni. Ta szata, w której możemy być przygotowywani na wesele. W której chce sam Chrystus, chce, abyśmy chodzili po tej ziemi. Że ona się nie niszczy. Chwała Bogu za to. Ale naprawdę, niech Bóg doda nam takiej śmiałości w tym. Wobec również tych, wśród których jesteśmy. Śmiałości rzeczywiście w mówieniu o tym, do jak wielkiej sprawy może człowiek podejść. Po co został stworzony na tej ziemi? Po co został uczyniony? Do jak wielkich rzeczy może mieć wzgląd? Jak wielką rzecz może badać, poznawać? Naprawdę, żadna rzecz na tej ziemi, żadna sprawa na tej ziemi, żadne powiązanie na tej ziemi nie powinno nam nigdy zakryć Chrystusa. Jeśli my dzisiaj będziemy świadczyli naszym życiem, do jak wielkiej sprawy podeszliśmy i z bojaźnią, szacunkiem odnosili się do Boga, to co Bóg powiedział o następnych? To będzie błogosławił naszym dzieciom. To będzie błogosławił przez to, że oni będą w nas widzieli błogosławieństwo Boże z tego przebywania z Nim. Tak powiedział. A kiedy my przebywamy z Nim, może być różnie. Może być tak, że może tego nie będziemy widzieli za naszego życia, jak Bóg będzie dokonywał przemian, ale wierzę w to, że Bóg jest Bogiem wszechmogącym. I kiedy do Niego przychodzimy i wołamy o coś, to może to uczynić. Czy nie tak było powiedziane w czwartek, że nadzieja jest naszą rzeczą? Że Bóg ją nam dał w Chrystusie? Żebyśmy rzeczywiście nie słabli w tym biegu? Żebyśmy mogli z nadzieją patrzeć na to miejsce bycia z Bogiem. I to, że na tych ludzi, którzy nas otaczają. Patrzeć, że oni również mogą w pewnym momencie przekonani być o tym, w jakim miejscu są. Że Duch Święty może ich w pewnym momencie przemóc i pokazać, zobacz człowieku, żadna sprawa na tej ziemi nie liczy się wobec sprawy podejścia tak blisko Boga. W Jezusie Chrystusie. Kto cię ocali, kiedy On znowu przyjdzie? O czym jest powiedziane właśnie, że jest ogniem trawiącym. Kto ocali od tego ognia? Kto ocali? Od ognia ataków diabła. Bóg. A kto od Bożego ognia? Diabeł? Przecież on tam będzie. W tym jeziorze ognistym. Więc chwała Bogu za to, że dał nam taką możliwość w Jezusie Chrystusie. Że nas nawet nie chce tym straszyć. Ale ja w ten sposób doznałem naprawdę olbrzymiego zachęcenia. To, co właśnie Paweł pisał do Hebrajczyków. Co też widzimy właśnie w jego tych rozdziałach 13. Że on mówi, zobaczcie na tego Chrystusa. Zobaczcie na Niego. Zobaczcie, do jakiej sprawy, jaką sprawę straciliście. Zobaczcie. Macie coś, a zapomnieliście o tym, kto to dał. Trzymacie się przykazań, przepisów. Czegoś, co niech pochodzi od kogoś. Spójrzcie na kogoś. Zobaczmy dzisiaj na tej ziemi. Ludzie mówią o stworzeniu, o jakichś rzeczach na tej ziemi i znowu zapomnieli o Stwórcy. A dalej zapomnieli o ich Synu Jezusie Chrystusie. A kto ma o Nim o tym przypomnieć? Kto ma o tym zaświadczyć? Kto ma dać świadectwo prawdzie? Kto ma dać to świadectwo o prawdzie Jezusie Chrystusie? Przecież to my. Ale jak my to damy, kiedy będziemy w bojaźni przed Bogiem żyli na tej ziemi? Kiedy będziemy dbali o świętość? Kiedy będziemy zachowywali tą świętość? Chociażby rzeczywiście wielu się od nas odwróciło. Chociażbyśmy rzeczywiście zobaczyli, że rzeczywiście ta świętość prowadzi do miejsca tak małego, w sensie grona ludzi, z którymi można o tej świętości przebywać, tej świętości rozmawiać. Tu Bóg też powiedział, że w czasach ostatecznych tak będzie. Ale jednak On też powiedział, że będą. Naprawdę, tak jak ostatnio też wzruszyło mnie to, kiedy czytałem właśnie w tym liście do Rzymian, a propos Eliasza. Panie, sam zostałem tylko. Proroków pozabijali, zostałem tylko ja sam. Ołtarze Twoje poburzyli, lecz i na moje życie nastają. Zostałem tylko ja sam, lecz i na moje życie nastają. Prorok myśli sobie, no jestem już sam, tylko sam pośród tego wszystkiego. A co mówi wyrocznia Boża?
zostawiłem sobie 7000 mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem. Chwała Bogu. Taki jest Bóg. Człowiekowi często w doświadczeniu wydaje się, że już, Panie Boże, jestem sam, ale Bóg później pokazuje, że zostawił sobie i trzyma ludzi na tej ziemi i nawet następnych powołuje do świętości, prawdziwej świętości, prawdziwego oddzielenia od tego świata, prawdziwego oddzielenia od wszystkich tych systemów tego świata. Wiecie, ja patrzę coraz bardziej rzeczywiście na jakieś komputery i ktoś by powiedział, jesteś młodym człowiekiem, powinieneś się na tym znać, ale powiem wam szczerze, że coraz mniej się na tym znam. Coś wchodzi, nawet już nie potrafię pewnych rzeczy wykonać, które kiedyś nie stwarzały mi problemu, kiedy siadam przed komputerem. To akurat tylko taki malutki przykład. Ale Bogu dziękuję za to, że tęsknię za Słowem Bożym, że otwiera przede mną Słowo Boże i że mogę w Nim się naprawdę zagłębiać. Coraz bardziej tęsknię i widzę, że Bóg ma w tym upodobanie. Bo naprawdę pokazuje mi coraz więcej fragmentów podejścia do Niego. Coraz więcej fragmentów w psalmach, kiedy człowiek otwiera te psalmy i mówi rzeczywiście. I jest coś takiego, co też kiedyś było powiedziane, że jeśli masz mało Słowa Bożego, to ciągnij do Niego. Jeśli już widzisz, nawet dochodzi do tego stopnia, że widzisz, żeby się cały zjadł w przeciągu jednej chwili, chciałbyś wyrwać te kartki i połykać, żeby chociaż w taki sposób je wziąć. To już jest ten moment, kiedy jest dobrze, ale gdzieś zostały te chwile zaniedbane, kiedy Bóg spokojnie mógł do Ciebie przemawiać, kiedy spokojnie dawał Ci pragnienie. Dlatego dzięki Bogu za to i trzymajmy się tego, żeby On spokojnie nam dawał pragnienie rozumienia, do czego podeszliśmy, że jeśli daje nam dzisiaj jeszcze pokój na tej ziemi, tego, co nadchodzi na tą ziemię, tego, kiedy Jezus Chrystus naprawdę będzie jeszcze mocniej znienawidzony, kiedy będą za imię Jezusa Chrystusa, kiedy będziesz się mówił oficjalnie, kiedy będziesz przy Nim trwał zabijać, to dziękujmy za to dzisiaj Bogu, że możemy mieć Jego Słowo, że możemy świecić na tej ziemi Jego Słowem, że możemy zwyciężać diabła Jego Słowem, Bożym Słowem. Naprawdę dziękujmy za to Bogu i zrozumiejmy jeszcze mocniej. To jest naprawdę coś, co nie ma granic. Jeszcze bardziej zrozumiałem, że poznanie Boga, świadomość Boga nie ma granic. Im bardziej się do tego zbliżasz, tym więcej horyzontów widzisz. Tym dalszy horyzont widzisz. Im dalej się do tego zbliżasz, tym więcej widzisz możliwości. Naprawdę, całe niebo. Dlatego Paweł nie napisał o jakimś pomieszczeniu, o jakiejś komnacie, jak w Starym Testamencie. Ale napisał, że Bóg w tym błogosławieństwie niebo przed nami otworzył. Całe błogosławieństwo nieba. Ludzie, nawet tutaj jak ostatnio widziałem, naukowcy po prostu sami doszli do wniosku, że przecież to nie idzie ogarnąć naszym małym mózgiem. Bo jak dostają się gdzieś tam do jakiejś planety, do jakiejś gwiazdy, to za chwilę się okazuje, że ona jest taka malutka wobec jeszcze innych, dalszych. I liczą te miliony, miliardy lat świetnych i dochodzą do wniosku, że kto to przecież ogarnie? No nikt tego nie ogarnie. I na końcu było pokazane kobieta, która przesypuje piasek i mówi, no tyle chyba tak naprawdę jest tych gwiazd w tym wszechświecie. No, gdyby czytali Słowo Boże, by dawno to zrozumieli. A nawet i przez takie rzeczy Bóg chce do nich przemawiać. Przez stworzenie. Dlatego Bóg niech da nam odwagę do tego, żebyśmy rzeczywiście mogli być śmiałą oblubienicą Chrystusa. Naprawdę śmiałą do tego, do jakiego oblubieńca zostaliśmy przywiązani. Do jakiego oblubieńca? Kto jest naszym oblubieńcem? Kto jest naszym małżonkiem? Kto? Kto? No mówię, to pochwyca, bo myślimy sobie, chodzimy po tej ziemi często i myślimy sobie, tego brakuje, tego nie dostaje. I w pewnym momencie Bóg nas napomina, jak napominał apostołów w Łodzi. Nie idźcie w tą stronę. Nie idźcie. Strzeżcie się tego. Naprawdę, Bogu dzięki za to i niech będzie Mu chwała, cześć i uwielbienie, że możemy się dzisiaj jeszcze do Niego zbliżać, że możemy wyrwać się z tych ram tego świata, wyrwać się z tych ram trosk, problemów, kłopotów, uzależnień od wielu rzeczy, do wolności Chrystusowej, do rozumienia sprawy Bożej. Chwała Bogu. Amen.